Umył ręce. Identycznie jak Piłat, który powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego ze śmiercią Jezusa Chrystusa. I kiedy mówimy dzisiaj, umył od czegoś ręce, to ma to wymiar negatywny. Odciął się, zdrada, wystawił kogoś do wiatru. Ale kiedy kapłan w trakcie mszy świętej obmywa ręce, to na szczęście ma to wymiar pozytywny. I żeby to zrozumieć, popatrzmy w kierunku liturgii egipskiej. Tam kapłan po obmyciu rąk nie bierze ręczniczka, nie wyciera tutaj wody, tylko zaczyna chlapać rękami w stronę ludu. I ci, którzy są w pierwszych ławkach, mogą również te krople otrzymać. I to pokazuje, że o czystość nie powinien dbać tylko i wyłącznie kapłan, ale każdy chrześcijanin. I nie tylko o taką czystość zewnętrzną, tylko że powinien wchodzić głębiej w istotę rzeczy, bo powiedzcie, czy ma sens robić makijaż, jeśli po prostu się nie wysypiamy? Bo trzeba szukać głębszych rozwiązań. Zwyczaj obmycia rąk bierze się ze starożytności. Wtedy przed modlitwą domową obmywano sobie ręce, ale zapytamy, no dobrze, kiedyś tak, a teraz po co nam w XXI wieku taki gest obmywania? Czy on już się nie wysłużył? Czy nie jest on niepotrzebny? Rozumiemy kiedyś, kiedy procesje z darami zawierały ziemiopłody i dla higieny kapłan mógł sobie obmyć ręce. A wiemy przecież, jak już wcześniej wspomnieliśmy, że dzisiaj jest taca, która jest zastępnikiem, więc nie potrzeba takich higienicznych czynności. Więc pozostaje nam tylko warstwa duchowa. I dlatego, kiedy widzisz księdza, któremu obmywane są ręce przez ministranta, to proś Pana Boga o udzielenie Ci wewnętrznej czystości. Kiedy widzisz duchowo-higieniczne działania księdza, wzbudź w sobie pragnienie czystości serca. Zacytuj sobie po cichu fragment Psalmu 51. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.